No siema siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Cyberpunk 2077. Dodatek Widmo Wolności. Drodzy widzowie, nie przedłużam, a wam życzę miłego oglądania. Jedziemy. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny, I got you. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Tell me! Turn the crowd, Angel! Don't move! To me, gotta think of beauty. Or go down for all times in a blaze of glory. Kupię w sobie. Zmniejszymy tutaj głośność. To jest za głośno trochę. Dobra. Jak to się... O. Okej. Zobaczmy, kiedy mam questy zrobienia. Większe zrobiliśmy, a na mapce coś jest? Zadanie poboczne. Kontrakt, to jakiś kolejny kontrakt, zobaczmy. Trochę już nie grałem w Cyberpunka, więc pewnie już nie jest sprawy. A, tu jest jakiś ten... Skorzystamy sobie z tej... Nie, nie można tak. Trzeba zjechać się. A co ty powiedzieć mi na odmianę? Czołgiem. Niemalże. Thank you.
Frakes i Gustavo Orte połączyła zakazana miłość. A zakazana miłość, jak to zakazana miłość, kończy się źle. Ten konkretny koniec wygląda tak. Marta jest w śpiączce i leży w szpitalu, a jej ojciec chce, żeby Gustavo Orta poniósł za to karę. Ty masz ją wymierzyć i to szybko. Szczegóły w załączniku. Okej. Zobacz. Typ kontraktu, neutralizacja. Cel: odnajdź i zneutralizuj Gustavo Orte. Lokalizacja: budynek przy Peter Street. Szczegóły. Są na świecie pewne zasady. Zasady, które nie pojawiły się znikąd, które wyrosły na krwi i błędach naszych przodków. Te zasady mają nas chronić, ale młodzi nie potrafią tego zrozumieć. Wydaje im się, że są wyjątkowi, że one ich nie dotyczą i że akurat im uda się oszukać los. Marcie Frakes też się tak wydawało, a teraz leży w śpiączce z raną postrzałową głowy. Według ulicy to kara za porzucenie rodziny. Dziewczyna wyparła się własnego ojca Nolana Frakesa i związała z jego wrogiem Gustavo Ortą. Ale Nolana nie obchodzi, co mówi ulica. Według niego odpowiedzialnym za to, co spotkała jego córka, jest wyłącznie Gustavo Orta i pragnie zemsty. Spełnijmy wolę zrozpaczonego ojca. Jedź do apartamentu Gustavo i zajmij się nim. Autoryzacji nie musisz się przejmować. Mój trener zadbał o to, żeby wejście do tego lokalu nie stanowiło dla ciebie problemu. Wiadomo tylko, że Gustavo to Valentinos, a Nolan to Sixth Street. Jednak kiedy Romeo i Julia w świecie cały panka trochę. Spoko. Bo nie jesteśmy jebaną instytucją charytatywną. Nie panikuj ty. Ścięgna Achillesa to to grube, nadpiętą. Może to go nauczy spłacać długi w terminie. A jak nie, to przynajmniej nie spieprzy tak łatwo z miasta. Okej, pokażcie mi tutaj interfejsy różne.
zamek, Max. Okej, okay, ganię to po cichu. Taki ninja style, jak lubię. Łamiemy się tutaj. Co my tu mamy ciekawego? Okej. Dziadzio cię znajdzie, kurewko. Okej, okay. Jeszcze pozbierajmy sobie, widzowie. Dziadzio cię znajdzie, kurewko. Wyłaź, bo się tu kurwa sam przekręcę. Kurwa w kościach trzeszczy, w uszach piszczy. Dobra, skopałem trochę. Kurwa, skąd się tu wziąłeś? Nie zdążyłeś.
Okej. Ja bym skoczył, bo mi się zabił, bo to jest nie wysoko. Więc nie ma co próbować. Miał być spokój, no. Dobra. Jakiś kontrakt. Co pojedziemy? Bądź pozdrowiony. Mam człowieka do neutralizacji. Sprawa osobista. Płacę ekstra. Więcej informacji masz w załączniku. Liczę na ciebie, Vi. Typ kontraktu neutralizacja. Cel Karubo Bayrei. Lokalizacja Speluna na rogu Kongresy Piegon Street. Szczegóły. Jest czas, żeby wybaczać ci czas, żeby się mścić. Jest czas, żeby nastawić drugi policzek i jest czas, żeby rozgnieść wrogów i karaluchy. Dziś będzie czytanie z Księgi Jeremiasza. Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi. Człowiek, którego masz wyeliminować, nazywa się Karubo Bayrei. To starzec, ale niech nie zwiodą cię pozory. Kiedyś był Solosem. Zabił wielu moich przyjaciół, moich braci i sióstr, gdy w Night City zrobiło się gorąco, wyjechał na wschodnie wybrzeże. Teraz wrócił, myśli chyba, że o nim zapomniano, ale ja nie zapominam. Karubo prowadzi podrzędny bar, który obrali sobie za miesiąc spotkań Valentinosi. Po ich tym przekaż mu, że przed sprawiedliwością nie ma ucieczki. Nie rób z tego widowiska. Zróbmy to tak jak kiedyś. Bez zbędnego rozgłosu. Okej, okay, czyli po cichu mam. To ma łatwić. Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? Vico. Jak tam, bracie? Coś masz gębę smutną? A, wiesz. Kobiety. A to znasz? Ha,
Halo? Zaczął pojawić się na chwilę za barem. Już się zainteresowali. Zobaczymy, czy tam jakieś wejście. Jest wejście od tyłu. Krzyki. Czuję smród węglącego się ciała grzesznika. Słowem, raduje się serce moje. Kontrakt zamknięty. Idź z Bogiem. Okej, zobaczymy, jaka to będzie nagroda. Pa-pa-ra-pa-pa. To już jakieś kontrakty ciekawe. Odzyskanie własności. Wow. 0211 Westbrook. Proszę o Kochanie, wyjdziesz dla mnie na teren kasyna Tigerów i coś stamtąd wyniesiesz. Na pewno dasz sobie radę. Więcej informacji masz w załączniku. Poczytaj sobie. Musimy się przed policją schować. Załącznik. Typ kontraktu kradzież. Cel Credit Chip Vortex. Lokalizacja kasyno na Longshore South. Szczegóły. Sęp jest najmądrzejszym z ptaków. Podczas gdy inne tracą siły na pogoń za zwierzyną, on cierpliwie czeka. Rozkłada skrzydła dopiero, gdy poczuł zapach krwi. Ty będziesz moim sępem. V. Doszło mi słuchy, że kasyno Tiger Claws zostało okradzione przez ich własną krupierkę. Dziewczyna miała ksywa Vortex, zajmowała się maszynami. Ustawiła je tak, że drobny procent z każdej wygranej lądował na jej koncie. Minęły lata, nim Tigersi się zorientowali, co się dzieje.
Jak możesz sobie wyobrazić, nie byli zachwyceni. Trochę ich poniosło przy przesłuchiwaniu i załatwili Vortex, nim wyciągnęli od niej, gdzie trzyma pieniądze. Ty to ustali, żywi, bo sęp jest mądrzejszy od tygrysa. Przesyłem ci kwadraty miejsca, gdzie widziano Vortex po raz ostatni. Bierz się do roboty. I pojechali, dobra. A, szukam teraz tego kasyna. No chyba nie porozmawiam z nią raczej. Za wejście się płaci. No. Pierwsze słyszę, żeby się płaciło za wejście do kasyna. Nie podoba się, to wypierdalaj. Musu nie ma. Rozumie się. Samych wygranych. Coś dziś wygrałeś? Chyba dobrze. Jak idzie? Kasa spływa? Daj spokój, grosze. Żal mi dupę ściska. Musimy znaleźć biuro kasyna, widzowie. To jest wejście. Vortex to wiedziała, jak ustawić maszyny. Nie to, co ten... Trzeba wyjść na schody, ale... Pozwolą niczy. Nie dostaniesz mnie, wydocha! To ty? Nie, jednak... Nie pozwolą wyjść na górę. Wszystko załatwię, dajcie mi już... Co będzie mówić o Vortex, to... Nie za to robić rozpierdziela. Co będzie mówić o Vortex, to...
ty? Nie, jednak nie. Przepraszam. Czyżby jedynym... Co by nie mówić o Vortex, to wiedziała, jak ustawić maszyny. Nie to, co ten nowy patałach. No dobra. Więc trochę postrzelamy sobie. Miała być po cichu, nie? Mam jakąś katanę? To myśmy mieli katanę, widzowie. No chyba nie mam właśnie, niestety. Szkoda. Chyba nic z wchodzenia po cichu. Jakiś error się zrobił. Ojej, gdzie ja kliknąłem nie w tym miejscu, co trzeba.
Dostałam informację, że Drzazga Vortex już do mnie jedzie. Dobrze, nie zawiodłeś mnie. Umiem to wynagrodzić. Kontrakt zamknięty. Robię przelew. No dobrze, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!